W dzisiejszym cyfrowym świecie kody QR odgrywają kluczową rolę w szybkim udostępnianiu informacji i interakcji z użytkownikami. Canva, czyli popularne narzędzie do projektowania graficznego online, oferuje prosty sposób na stworzenie własnych kodów, które można wykorzystać w różnych celach. W dzisiejszym odcinku pokażę krok po kroku, jak stworzyć taki QR code we wcześniejszej wspomnianej Canwie. Zapraszam do oglądania. Aby nie przedłużać, zabierzmy się od razu za generowanie naszego kodu. Wchodzimy na znaną nam już wszystkim platformę Canva. Ja użyję już gotowego szablonu. Będzie to rozmiar dokumentu podpasowany pod ulotkę. Wy oczywiście możecie dopasować rozmiar dokumentu w zależności od własnych, indywidualnych potrzeb. Otwieram pusty dokument. Z lewej strony, gdzie znajduje się kolumna z różnymi opcjami, wybieramy aplikację i w wyszukiwarce wpisujemy kod QR. Wybieramy tę aplikację i wpisujemy przykładowo adres naszej strony internetowej. Po wpisaniu generujemy kod. Kod został wygenerowany, pojawił nam się na naszej ulotce. Zmieńmy delikatnie położenie, powiększmy go. Żeby nie było tak pusto, to dodajmy jakiś tekst. Już tak naprawdę estetyczne dodatki. Dodajmy jeszcze jakąś grafikę. Tak finalnie się prezentuje projekt naszej ulotki z wygenerowanym kodem QR. Aby sprawdzić, czy wszystko działa, użyję swojego telefonu i zeskanuję kod przy pomocy aplikacji do skanowania kodów QR. Jak możemy zauważyć, przeszło nam na naszą stronę internetową, więc wszystko działa. Tak naprawdę zajęło nam to dosłownie kilka sekund, może kilka minut, także wygenerowanie własnego kodu QR za pośrednictwem platformy Canva jest naprawdę dość proste. Kody QR są niezwykle wszechstronnymi narzędziami i mogą być wykorzystywane w różnych celach. Są one idealne do szybkiego przeniesienia użytkowników do stron internetowych, aplikacji mobilnych, plików multimedialnych, formularzy kontaktowych i wielu innych. Tworzenie kodów w Canwie daje możliwość szybkiego i łatwego wzbogacenia projektów o interaktywne elementy, które angażują użytkowników i ułatwiają im dostęp do dodatkowych treści i informacji. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Po więcej takich porad wpadajcie na nasz kanał. Zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi filmami. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!